zaciągamy ogromne zobowiązania, przekazujemy nieodpłatnie sprzęt, a potem, jak się okazuje, kupujemy z Korei sprzęt za 75 miliardów i musimy zaciągać zobowiązanie. Mało tego, w Eterze pojawiają się już takie propozycje, żeby Ukrainie przekazać sprzęt nie tak dawno kupiony. Mam na myśli te myśliwce bojowe F-16, które wszyscy pamiętamy, słynny offset w czasach rządów Leszka Millera. To były grube miliardy złotych. Oczywiście tych samolotów jeszcze nie przekazaliśmy, ale takie propozycje się pojawiły. I tu też jakby pojawia się wątpliwość, czy rząd faktycznie, rząd, który pojawia się na jedną kadencję, dwie, ale kiedyś ustąpi, czy może od tak dysponować majątkiem narodowym? I zapytam może w tym kontekście o coś jeszcze jednego. Czy nie dziwi to pana, że w tym słynnym referendum, teraz zaproponowanym przez władze, nie pojawiło się właśnie pytanie, czy jesteś za tym, żeby finansowo wspierać w dotychczasowej formie czy poziomie Ukrainę, jakby z budżetu państwa? Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Przypomnijmy też Polakom umowę pomiędzy Polską a Ukrainą z 2016 roku, która mówiła o nieodpłatnym przekazaniu przecież sprzętu i broni, tak? 2016, a kiedy wybuchła wojna? 6 lat później? Skąd te porozumienia? Umowę swoją drogą, o której niewielu Polaków wie. No, nie mają pojęcia w ogóle, że w 2016 roku dwa państwa zawarły umowę o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu polskiego na Ukrainę, tak? Bo to głównie o to chodziło przecież. I to było zrealizowane w 2016 i 6 lat później wiemy, co się dzieje. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz, która szokuje.